Jesteśmy gotowi? Tak. Chciałabym, żebyśmy zaczęli dzisiaj nabożeństwo modlitwą. Potem ja powiem krótkie słowo, które odebrałam dzisiaj, jak rozważałam właśnie rozpoczęcie nabożeństwa. I chciałabym, żeby Adam poprowadził modlitwę. Panie, dziękujemy Ci za Twoją obecność. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś z nami. Dziękujemy Ci, że Twoja łaska jest wystarczająca, że Twoja ręka nie jest za krótka w naszym życiu. Dziękuję Ci, Jezus. Niech Twoje imię będzie uwielbione i wywyższone. Amen. Alleluja. Otwórzcie swoje serca. Ja chciałam dzisiaj powiedzieć Wam taką prostą prawdę, oczywistą, ale taką, gdzie teraz jest czas, aby to właśnie trafiło do serc, gdzie można to przyjąć i wejść w to. W mądrości nie ma strachu, bo początkiem mądrości jest bojaźń Boża, tak? To wszyscy znamy. I tutaj mamy to w przypowieściach Salomona, 9 rozdział, 10 werset. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, poznanie świętego oto rozum. I dosłownie w tłumaczeniu też to poznanie tłumaczy się jako wiedzę. Z początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a wiedzą świętego oto rozum. I bojaźń nie ma nic wspólnego ze strachem. Bojaźń to jest głęboki respekt, szacunek do Bożych praw, zasad. Bo mądrość niesie długie życie, bogactwo i chwałę. I ja bym chciała Wam przeczytać, najpierw zanim będę mówiła dalej, fragment z przypowieści Salomona, właśnie 3 rozdział, od 13 do 26 wersetu. Szczęśliwy człowiek, który posiadł mądrość, który nabył zdolność myślenia, bo mądrość niesie korzyść większą niż srebro, a jej zdobycie przewyższa wartość złota. Jest cenniejsza od najdroższych pereł i nie dorówna jej nic z Twoich skarbów. W prawej ręce dzierży długie życie, w lewej zaś bogactwo i chwałę. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki niosą pokój. Jest drzewem życia dla swych miłośników. Kto się jej trzyma, dostępuje szczęścia. Pan dzięki mądrości posadowił ziemię. Jego myśl dała początek niebu. Jego wiedza otworzyła otchłanie i sprawiła, że obłoki kapią rosą. Nie trać, mój synu, rozsądku i rozwagi. Niech nie znikną z pola widzenia. One zapewnią życie twojej duszy, a twoje szyi posłużą za ozdobę. Wtedy będziesz bezpieczny na swej drodze i ochronisz swoje nogi od potknięcia. Na spoczynek udasz się bez lęku, a gdy zaśniesz, twój sen będzie słodki. Nie będziesz się bał nagłych strachów. Nieszczęść, gdy spadną na bezbożnych. Gdyż Pan będzie Twoją ufnością, będzie strzegł Twojej nogi od potrzasku. I właśnie z mądrości jesteśmy ograbiani przez religijne myślenie. Bo do mądrości jest potrzebna wiedza. Ale wiedza to nie jest religia, bo religia to jest prawo. Jest różnica między właśnie mądrością a wolnością do wszystkiego, tak? Bo w mądrości jest wolność, ale nie wszystko jest nam pożyteczne. Dlatego my w mądrości musimy się po prostu zwyczajnie rozwijać. My musimy nabywać wiedzy. My, tak jak tutaj czytałam, mądrością jest bycie roztropnym i mieć rozsądek. Bo to jest właśnie mądrość. Stosowanie się do prawd Bożych, w rozsądku, ufność. Bo będzie nas strzegł, tak? My nie będziemy się bać, będziemy spać spokojnie, kiedy będziemy mieli mądrość. To wszystkie te prawdy Boże, które polegają właśnie na tej ufności, na braku lęku, na tym, że jesteśmy wolni, mają swoje źródło w mądrości. A żeby nabyć tej mądrości, to my musimy wykonać pracę. Bo my no nic nie musimy, tak? Wszystko możemy, ale mamy łaskę, żeby brać.
Jest nam otwarta prawda, jest nam pokazana przestrzeń. Jak to zrobić? Bo my nic nie musimy, to możemy z tego nie skorzystać i po prostu nie mieć. A jeżeli my chcemy mieć życie bez strachu, jeżeli chcemy żyć długo, w bogactwie, w chafale, żyć bez lęku, w prawdziwej wolności, gdzie mamy mądrość do zachowania roztropności, bo nie wszystko jest nam pożyteczne, to my to musimy chwycić i wykonać pracę. I na tą przestrzeń właśnie chciałam dzisiaj zwrócić uwagę, abyście mogli wejść ten czas skupienia się na mądrości, w której trzeba wykonać pracę, żeby wziąć to, co jest obiecane. Bo to jest przez wiarę i przez łaskę, ale tam musi być jeszcze nasz wysiłek. Bo mądrość nie jest szybka. Nie robi się postępów, nie rozwija się człowiek w sposób błyskawiczny, tak o, od czegokolwiek. Bo wtedy to nie ma trwałości. Amen. Amen.